Dzisiaj porozmawiamy o typowo męskim hormonie, jakim jest testosteron. Każdy facet chciałby mieć go na wysokim poziomie, ponieważ jest on utożsamiany z wysoką sprawnością seksualną, dobrą potencją, libido, ogólnie dobrym samopoczuciem czy też pewnością siebie. Dlatego w tym materiale przekażę Ci moją wiedzę, jak go utrzymywać na wysokim poziomie, a także powiem Ci, jakie testosteron ma przełożenie na proces kształtowania sylwetki. Zapraszam! Pierwszą bardzo ważną kwestią jest ogólna podaż energii z diety. Optymalnie z punktu widzenia zachowania wysokiego testosteronu byłoby przebywać w okolicach zera energetycznego bądź też na surplusie, ale w momencie kiedy musisz zredukować zbędne kilogramy, nie przesadzaj z deficytem. Nie rzucaj się na niskoenergetyczne diety, nie głódź się, ponieważ będzie to zabójca twojego testosteronu. Deficyt powinien być umiarkowany, to znaczy powinien kształtować się od 20 do 25% energii z diety, ujemnego bilansu. I też pamiętaj o tym, że jeżeli ta redukcja trwa już jakiś czas i powiedzmy jesteś na redukcji od 2-3 miesięcy, to warto by było chociaż na 2 tygodnie zrobić sobie przerwę, to znaczy wyjść na zero energetyczne, gdzie twój organizm będzie miał czas, żeby odpocząć i też przywrócić równowagę hormonalną. To są tak zwane diet breaki. Kolejną kwestią jest odpowiednie spożycie tłuszczu wraz z dietą. I tutaj zarówno diety niskotłuszczowe, jak i wysokotłuszczowe będą powodowały obniżenie się poziomu testosteronu. Dlatego też, jeżeli spożywasz od 25 do 40% energii z diety tłuszczy, to wszystko jest ok i nie musisz się o nic martwić. I tutaj jest bardzo popularny i ciężko zakorzeniony mit, mianowicie, że powinieneś spożywać dużo cholesterolu, żeby mieć wysoki testosteron, no bo testosteron jest produkowany właśnie z cholesterolu. Tyle tylko, że w organizmie masz około 20 nanogramów testosteronu na decylitr, natomiast wartości referencyjne cholesterolu to jest około 190 mg na decylitr. To daje około 10 tysięcy razy więcej cholesterolu niż testosteronu, więc nie ma takiej opcji, żebyś miał za mało cholesterolu i żebyś nie produkował testosteronu, po prostu to się nie zdarza. Kolejną kwestią jest odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej w twoim organizmie. Zarówno zbyt niski poziom, jak i zbyt wysoki będzie obniżał poziom testosteronu, dlatego skrajna redukcja na wiór nie będzie optymalna, ale także oczywiście otyłość nie będzie zdrowa. Dlatego jeżeli trzymasz się przedziału 10 do 20% tkanki tłuszczowej w twoim organizmie, to jest to ok, czyli jest to zdrowy przedział dla każdego faceta. Jeżeli masz więcej, powinieneś redukować, jeżeli mniej, to powinieneś zdobyć trochę tkanki tłuszczowej. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest odpowiednia ilość snu. I tutaj badania pokazują jasno, że jeżeli nie dosypiasz, to będziesz miał dużo niższy poziom testosteronu niż ktoś, kto wysypia się bardziej. Niestety, ale prawda jest brutalna, dlatego też powinieneś starać się chociaż, żeby spać te 7 do 9 godzin na dobę. Największym wrogiem testosteronu jest hormon zwany kortyzolem, dlatego jeżeli masz dużo stresu w życiu, albo ten stres bardzo się przedłuża, to niestety, ale to też negatywnie wpływa na poziom teścia. Dlatego zadbaj o to, żeby znaleźć chwilę relaksu w ciągu dnia, żeby starać się jakoś odciąć, odstresować, znaleźć swoją pasję i w tym właśnie też może pomóc Ci coś innego, czyli trening siłowy, który też sam będzie powodował wzrost poziomu testosteronu, też będzie to fajna forma odreagowania, walki ze stresem i też sam sobie trening powoduje wzrost teścia. Natomiast też nie można tutaj przesadzać, bo jeżeli się przetrenujesz, to będziesz miał więcej stresu w organizmie, a więcej stresu to obniżenie teścia. Dlatego moderacja, tak jak w przypadku tłuszczy i tak jak w przypadku tkanki tłuszczowej, powinieneś trenować, ale też nie przesadzać z nadmierną aktywnością. Jeżeli chodzi o suplementację, to ja nie jestem zwolennikiem tak zwanych boosterów testosteronu, ponieważ badania pokazują, że mają one bardzo ograniczone działanie i mogą być skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz testosteron poniżej normy, poniżej widełek referencyjnych. Natomiast w takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem i to w jego zadaniu, w jego obowiązkach leży to, żeby znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Natomiast jeżeli masz teścia w normie, ale w dolnych widełkach, w dolnej granicy, to nic takie boostery Ci nie pomogą, tylko stracisz kasę. Natomiast warto jest spożywać chociażby witaminę D3 w okresie jesienno-zimowym, ponieważ właśnie ta witamina jest ściśle skorelowana z poziomem testosteronu w organizmie, więc jeżeli masz jej niedobory, to istnieje spora szansa, że też będziesz miał obniżonego teścia. Dlatego 2000 jednostek w okresie jesienno-zimowym spowoduje, że ten teść będzie w normie.
Wśród osób trenujących utarło się takie przekonanie, że więcej testosteronu to też więcej zbudowanej masy mięśniowej. Jest to nieprawda, jeżeli mówimy o naturalnych zawodnikach. To znaczy, jeżeli weźmiemy kogoś, kto ma testosteron w dolnej granicy normy i kogoś, kto ma testosteron w górnej granicy normy, to między nimi nie będzie większych różnic w tempie budowania masy mięśniowej, co może być dla Was niemałym szokiem. Natomiast te różnice to będzie zbyt mała ilość testosteronu, żeby miało to wpływ. Jeżeli natomiast mówimy o kulturystach, osobach, które są na dopingu i one mają to stężenie testosteronu 3 albo 4-krotnie powyżej normy, wtedy jak najbardziej ma to wpływ, ponieważ tego testosteronu jest znacznie, ale to znacznie więcej. Natomiast u naturali to nie będzie miało wpływu, dlatego tutaj pod tym względem nie ma co się martwić, aczkolwiek wyższy poziom testosteronu to zdecydowanie lepsze samopoczucie, większa pewność siebie, większe libido itd., itd., dlatego warto jest mieć go w tych górnych widełkach, o ile oczywiście jest to dla nas możliwe. W tym materiale to by było tyle, jeżeli się podobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zobacz także moje kolejne filmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.